szanowni państwo, bardzo serdecznie państwa witam na dzisiejszej sesji i otwieram 46. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Bardzo serdecznie witam wszystkich radnych, panów starostów. Bardzo serdecznie witam gości na naszej dzisiejszej sesji. Witam pana doktora Marcina Kazimierczuka, radnego wojewódzkiego i również zastępcę dyrektora KOWR-u, także serdecznie witamy. Witamy pana mecenasa Łukasza Parzycha na naszej sesji. Witam serdecznie panią sekretarz, panią Olę. Witam pana dyrektora Łomackiego, witam panią skarbnik, także witam wszystkich państwa, którzy nas oglądacie przez telewizję Bartsat. Chciałbym poinformować właśnie a propos Bartsatu, że sesja dzisiejsza jest transmitowana i rejestrowana. Także wszystkie wizerunki państwa, które tutaj będą pokazywane przez Bartsat, będąc na sesji, państwo po prostu wyrażacie zgodę, żeby te wizerunki były upublicznione. Szanowni państwo, sesja dzisiejsza została zwołana w trybie normalnym, że tak powiem, i na początek chciałbym sprawdzić prawomocność obrad. Także bardzo proszę radnych, abyście państwo kliknęli zakładkę kworum. I wtedy dowiemy się, czy wszyscy radni są obecni na dzisiejszej sesji. Przypomnę, że żeby sesja była prawomocna, potrzeba minimum 9 radnych. Poczekamy jeszcze chwileczkę, dlatego że niektórzy radni będą uczestniczyli w trybie online. Jeszcze czekamy na pana Przybysza, bo wiem, że będzie się logował i pan Mirosław Olejnik i pan Zbigniew Szyszka. Jeszcze chwileczkę poczekamy. A w międzyczasie bardzo serdecznie witam pana dyrektora szpitala, pana Sławomira Wójcika. Serdecznie witamy. Wraz z panią wicedyrektor. Już pan Marcin Przybysz się zalogował. Jeszcze pan Mirosław Olejnik. No nic, szanowni państwo, wobec tego stwierdzam, że obecnych na dzisiejszej sesji jest 15 radnych, nieobecnych 2, a to oznacza, że sesja jest prawomocna i możemy podejmować prawomocne uchwały. Przechodzimy wobec tego do punktu 3. Ustalenie porządku obrad. Porządek obrad wszyscy państwo dostali i w związku z porządkiem obrad powiem tak, że wpłynęło pismo od Zarządu Powiatu Bartoszyckiego o zmianę w porządku obrad. Ja to pismo przeczytam. Zarząd Powiatu Bartoszyckiego wnioskuje o wprowadzenie zmiany w porządku obrad 46. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego polegającej na dodaniu w punkcie 8 podjęcie uchwał w sprawach punktu G zmiany regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania i rozliczania. Projekt tej uchwały zarząd przygotował i uzgadniał od dłuższego czasu.
czasu, jednakże ostatnią z opinii związków zawodowych otrzymaliśmy w dniu 27 września 2021 roku, dlatego dopiero teraz zarząd to właśnie zgłosił do porządku obrad. Za chwileczkę to przegłosujemy. Jeszcze o głos prosił pan Robert Pająk, pan radny Pająk, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, tutaj akurat rozmawialiśmy wcześniej z panami starostami na ten temat, gdyż składam taką jedną propozycję dotyczącą w punkcie 8 podjęcie uchwał w sprawach zmiany w uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramów dyżurów aptek ogólnonocnych na terenie powiatu bartoszewskiego. Ja chciałem złożyć tutaj poprawkę do tego projektu uchwały o w załączniku pierwszym pod tabelami są określone godziny dyżuru aptek. I dyżury nocne i w soboty i niedzielę kończą się mniej więcej o godzinie 22. W związku z tym ja chciałem zgłosić tutaj jako poprawkę o wykreślenie tych godzin pracy, gdyż zgodnie z artykułem 94 prawo farmaceutyczne rozkład, artykuł 94 ust. 1, rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewnić dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Ustęp 2. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa w drodze uchwały Rada Powiatu po zasięgnięciu opinii wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, gmin z terenu powiatu i samorządu zawodu farmaceuty. Tutaj wprowadzenie, ewentualnie gdyby Państwo tą poprawkę przegłosowali w trakcie obrad, że zmieniamy godziny pracy i apteki mają obowiązek się dostosować do naszej uchwały, czyli do godziny 8 rano pełnić dyżur całonocny, nie do 22, ale przez całą noc do godziny 8 rano, tak jak to jest w innych powiatach, tak żeby po prostu mieszkańcy powiatu bartoszewskiego z miasta, 20-tysięcznego miasta Bartoszyce, nie musieli jeździć do Lidzbarga Warmińskiego, gdzie pozwoliłem sobie też ściągnąć tam uchwałę i tam po prostu żadnych godzin ograniczenia pracy do 22 nie ma. Panie radny, jeśli mogę, jeśli mogę panu przerwać, to to nie dotyczy porządku obrad, tylko to... Dotyczy porządku obrad, dlatego też tu poprosiłbym o opinię o pana mecenasa tutaj, czy w momencie, kiedy będziemy głosowali ten porządek obrad i mój wniosek zostanie złożony o zmianę, o wykreślenie tych dyżurów, godzin dyżurów aptek, czy jest potrzebna opinia samorządu farmaceutycznego do ponownego projektu niejako uchwały, bo to będzie uchwała przed głosowaniem, powinniśmy mieć opinię do projektu uchwały głosowanego, czy to będzie, jeśli tak, to ja bym wnosił o zmianę. Pan starosta jeszcze prosił o głos, proszę bardzo. Ja też tutaj bym się przychylał do tych uwag pana radnego Pająka i w związku z tym proponuję takie oto rozwiązanie. Jeżeli pan mecenas będzie nam tutaj za chwilkę przedstawi wykładnię prawną dotyczącą tego, czy ewentualnie zmiany godzin muszą być konsultowane z tymi właściwymi organami, czyli Izbą Aptekarską, tak, z sąsiednimi wójtami, burmistrzami, to ja wtedy proponuję, jeżeli ta opinia będzie na tak, żebyśmy w ogóle ten punkt zdjęli dzisiaj z porządku obrad i byśmy wtedy przegłosowali zdjęcie tego porządku. Jeżeli nie, no to będziemy wtedy dyskutowali dalej przy samym punkcie. W tym wypadku jest to rzeczywiście sprawa dotycząca porządku obrad. Więc panie mecenasie, jeśli można prosić o opinię, to, ale do mikrofonu, jeśli można. A tak. Proszę Państwa, Rada może tylko głosować uchwałę, która została zaopiniowana przez samorząd i przez wójta, burmistrza, prezydenta. Więc jeżeli miały być wprowadzone jakiekolwiek zmiany do uchwały, to jest to uchwała, która nie była opiniowana. Więc dzisiaj, jeżeli jest plan wprowadzenia zmian do tej uchwały, trzeba ustalić nową treść uchwały i ją przedstawić do zaopiniowania właściwym instytucjom i dopiero wtedy można ją poddać pod obrady. Rozumiem, dziękuję bardzo. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czyli rozumiem, że jest wniosek o zdjęcie z porządku obrad tej uchwały. Tak, tak? Ten wniosek dalej idący w tym przypadku o zdjęcie, prośba o zdjęcie z porządku obrad. Tutaj chciałbym prosić Wysoką Radę, żebyśmy do tego podeszli w sposób formalny, zdjęli i przygotowali od nowa, łącznie z opiniami tych wskazanych instytucji do opiniowania. Także dziękuję bardzo, panie przewodniczący, i proszę ewentualnie o przegłosowanie. Dobrze. Czy są jeszcze jakieś wnioski dotyczące porządku obrad? Nie widzę. Czy możemy przegłosować te dwa wnioski razem? Jeśli nie widzę sprzeciwu, myślę, że tak właśnie zrobimy. Czyli przechodzimy wobec tego do przegłosowania tych wniosków. Czy przypomnę, jeden... Nie, to ja proponuję... Dobrze, to w takim razie przegłosujemy je osobno. W takim razie... Ale o rozszerzenie... A drugie jest o wprowadzenie. Dwa osobno. Czyli głosowanie, panie przewodniczący. Ja rozumiem. Ja myślałem, że zrobimy w ten sposób, że zadam pytanie, kto jest za przyjęciem wniosków zgłoszonych na sesji i to powinno wystarczyć, prawda? I wtedy będzie. No ale jak państwo uważacie, że żeby głosować dwa razy, to głosujmy dwa razy. Wobec tego zaczynamy od wniosku. Może właśnie pierwszego dotyczącego aptek, bo w tym przypadku, jak to przegłosujemy, to wtedy zmieni się jakby porządek i nie będzie G, a będzie F, prawda? Ta druga poprawka. Wobec tego pierwszy wniosek poddaję pod głosowanie dotyczący wniosku o zdjęcie z porządku obrad uchwały D, czyli zmiany uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bartoszewskiego. Kto z panów radnych jest za zdjęciem z porządku obrad tej uchwały? Kto jest przeciw? A kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że 15 radnych zagłosowało za zdjęciem tej uchwały z porządku obrad. Przechodzimy wobec tego do przegłosowania drugiego wniosku. Kto z panów radnych jest za tym, aby w tym przypadku punkt... Panie przewodniczący, proszę głos. Proszę. Pan przewodniczący przed chwilą powiedział, że pan przewodniczący odczyta ten wniosek zarządu, czego pan nie uczynił, więc proszę, pan odczytał ten drugi wniosek, tak? I zapoznał radnych z tym wnioskiem. Ja przeczytałem wniosek zarządu. Ja go przeczytam jeszcze raz w takim razie, jeśli na samym początku. Zarząd Powiatu Bartoszewskiego wnioskuje o wprowadzenie zmiany w porządku obrad 46. sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego polegającej na dodaniu w punkcie 8 podjęcie uchwał w sprawach zmiany regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków do ich przyznawania i rozliczania. Projekt tej uchwały zarząd przygotował i uzgadniał od dłuższego czasu, jednakże ostatnią z opinii związków zawodowych otrzymaliśmy w dniu 27 września 2021 roku. To już drugi raz czytam to. Możemy przejść do głosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem wniosku o wprowadzenie właśnie tej uchwały, którą przed chwilą przeczytałem, do porządku obrad w punkcie 8 jako punkt ostatni. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? A kto z panów radnych wstrzymał się od głosu? Czekamy jeszcze na pana Hilmanowicza. Jest.
Stwierdzam, że Rada przyjęła ten wniosek dotyczący porządku obrad. Szanowni Państwo, przeczytam wobec tego porządek obrad, który został właśnie tutaj przygotowany i zmieniony, i przegłosujemy go. Proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie obrad 46. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Punkt drugi, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci, ustalenie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu obrad z 43., 44. i 45. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Punkt piąty, informacja z posiedzeń zarządu powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. Punkt szósty, przedstawienie rocznych sprawozdań nadzorów wodnych z działań podejmowanych na terenie powiatu bartoszyckiego. Punkt A, sprawozdanie nadzoru wodnego w Braniewie, B, w Ornecie, C, w Kętrzynie, D, w Bartoszycach. I punkt siódmy, informacja o działalności Zarządu Dróg Powiatowych, stan inwestycji drogowych w roku 2021 oraz planowane inwestycje drogowe. Podjęcie uchwał w sprawach, to jest punkt ósmy, i tu będą takie uchwały. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2021-2031. Punkt B, zmiany w budżecie powiatu na rok 2021. Punkt C, oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach za rok 2020. Punkt E, rozpatrzenie skargi na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach. Punkt F, rozpatrzenie skargi na działalność dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach. I punkt już F będzie właśnie to, co wprowadziliśmy, czy zmiany w regulaminie dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania i rozliczania. Punkt 9, sprawy różne, i punkt 10, zamknięcie obrad 46. Rady Powiatu Bartoszyckiego. Przystępujemy wobec tego do przegłosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem przeczytanego przeze mnie przed chwilą porządku obrad? Kto z panów radnych jest za? Kto jest przeciw? A kto wstrzymał się od głosu? Czekamy na... O, jest, dobrze. Stwierdzam niniejszym, że Rada Powiatu przyjęła porządek obrad, który będziemy dalej procedowali. Kolejny punkt obrad to jest przyjęcie protokołów z obrad 43., 44. i 45. sesji Rady Powiatu. Jeśli nie zobaczę w tej chwili zgłoszenia dotyczącego uwag tych protokołów, to uznam, że Rada te protokoły przyjęła. Nie widzę, stwierdzam zatem, że Rada przyjęła te trzy protokoły, które przeczytałem przed chwilą, ich numery. Punkt piąty, informacja z posiedzeń zarządu powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. W tym celu bardzo poproszę pana starostę Jana Zbigniewa Nadolnego o przedstawienie tej informacji. Panie starosto, zapraszam. Dziękuję, panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy 43. a 46. sesją Rady Powiatu, to jest pomiędzy 29 czerwca a 29 września 2021 roku. W powyższym okresie czasu zarząd obradował na 11 posiedzeniach. To jest w dniu 6, 14 i 27 lipca, 5, 17, 24 i 31 sierpnia oraz 7, 14, 21 i 28 września 2021 roku, na których podjęto następujące uchwały. Uchwała nr 104, łamane na 283, łamane na 2021 z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie zatrudnienia kierownika Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego Nasz Drugi Dom w Tolko. Po ocenie ofert przez Komisję do spraw przeprowadzenia naboru oraz rozmowie kwalifikacyjnej zarząd postanowił wybrać na to stanowisko kandydatkę spełniającą wszystkie wymagania formalne.
właściwie kandydata, szanowni państwo, tak to wygląda. Uchwała numer 105, łamany na 284, łamany na 2021 z dnia 14 lipca w sprawie wystąpienia o opinię do warmińsko-mazurskiego kuratora oświaty w Olsztynie. Uchwała numer 105, łamany na 285 na 2021 z dnia 14 lipca 2021 w sprawie zasięgnięcia opinii Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 imienia Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach. I tutaj zarząd podjął wyżej wymieniane uchwały w związku z zamiarem powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora jednostki wicedyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Bartoszycach pani Monice Szpurze Kazimierczuk. Uchwała nr 105, łamane na 286, łamane na 2021 z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Uchwała nr 105, łamane na 287, łamane na 2021 z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie zatrudnienia pełniącego obowiązki kierownika Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego Nasz Drugi Dom w Tolku. Po otrzymanej rezygnacji z objęcia stanowiska kierownika Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego Nasz Drugi Dom w Tolko przez panią wymienioną tutaj przeze mnie wcześniej kandydatkę, komisja do spraw przeprowadzenia naboru zaprosiła na rozmowę drugiego kandydata, pana Dariusza Fidrycha. I tutaj zarząd powiatu wraz z komisją przeprowadził rozmowę kwalifikacyjną, po czym pozytywnie ocenił kandydata na to stanowisko. Uchwała nr 105, łamane na 288, łamane na 2021 z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie wyznaczenia jednostki do realizacji zadania współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz udzielenie pełnomocnictwa. Zarząd wyznaczył tutaj Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie koło Bartoszyc do realizacji zadania ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu bartoszyckiego oraz upoważnił dyrektora do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu powiatu jako beneficjenta wyżej tutaj wymienionego programu. Uchwała kolejna nr 105 łamane na 289 łamane na 2021 z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przewodniczącemu zarządu powiatu bartoszyckiego, staroście Janowi Zbigniewowi Nadolnemu, do pełnienia funkcji reprezentanta na potrzeby ubiegania się o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych oraz dostępu do aplikacji do obsługi Polski Ład i Program Inwestycji Strategicznych też. Uchwała nr 105, łamane na 290, łamane na 2021 z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności prawnych. I tutaj zarząd powiatu upoważnił kierownika Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego Nasz Drugi Dom w Tolko do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Uchwała nr 106, łamane na 291, łamane na 2021 z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Po zapoznaniu się z protokołem komisji oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zarząd postanowił przychylić się do oceny komisji i przyznać środki w wysokości 14 760 zł Stowarzyszeniu Integracji Osób Niepełnosprawnych w Sion w Bartoszycach. Uchwała nr 106, łamane na 292, łamane na 2021 z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Górowie i Ławeckim. Uchwała nr 106, łamane na 293, łamane na 2021 z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Górowie i Ławeckim. Zarząd po zapoznaniu się z dokumentacją konkursową zatwierdził przeprowadzony konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Górowie i Ławeckim oraz powierzył to stanowisko pani Dorocie Lipkiewicz.
Uchwała nr 106, łamane na 294, łamane na 2021 z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu powiatu bartoszewskiego za drugi kwartał 2021. Uchwała 107, łamane numer 107, łamane na 295, łamane na 2021 z dnia 5 sierpnia 2021 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi jednostki organizacyjnej powiatu do zaciągania zobowiązań, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. I tutaj ta uchwała upoważnia pana Karola Łomeckiego, dyrektora Zarządu Dróg w Dąbrowie koło Bartoszyc, do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy w związku z realizacją zadania ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu bartoszyckiego. Przedmiot realizowanego projektu wymaga właśnie specjalistycznej wiedzy, dlatego też istnieje potrzeba zawarcia umowy dotyczącej obsługi i rozliczania wyżej wymienionego projektu. Uchwała nr 107, łamane na 296, łamane na 2021 z dnia 5 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Uchwała nr 107, łamane na 297, łamane na 2021 z dnia 5 sierpnia 2021 roku w sprawie zaopiniowania projektu programu ochrony środowiska dla gminy Bisztynek do roku 2030. Uchwała nr 107, łamane na 298, łamane na 2021 z dnia 5 sierpnia 2021 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2021 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych. Uchwała nr 108, łamane na 299, łamane na 2021 z dnia 17 sierpnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczenia w szpitalu powiatowym imienia Jana Pawła II w Bartoszycach. Uchwała 108, łamane na 300, łamane na 2021 z dnia 17 sierpnia 2021 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za okres pierwszego półrocza 2021 oraz przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. I tutaj uchwała została przedłożona Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Kolejna uchwała nr 108, łamane na 301 na 2021 z dnia 17 sierpnia 2021 roku w sprawie przedłużenia powierzania stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 imienia Kresowiaków w Bartoszycach. W związku z uzyskaniem opinii warmińsko-mazurskiego kuratora oświaty, Rady Pedagogicznej i Zakładowej Organizacji Związkowej zarząd przedłużył powierzenie stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 imienia Kresowiaków w Bartoszycach pani Monice Bogdanowicz. Uchwała nr 108, łamane na 302, łamane na 2021 z dnia 17 sierpnia 2021 roku w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego imienia Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach. Uchwała nr 108, łamane na 303, łamane na 2021 z dnia 17 sierpnia 2021 w sprawie opinii dotyczącej odwołania ze stanowiska wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 imienia Kresowiaków w Bartoszycach. I uchwała nr 108, łamane na 304, łamane na 2021 z dnia 17 sierpnia 2021 w sprawie odwołania dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 imienia Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach. Uchwała nr 108, łamane na 305, łamane na 2021 z dnia 17 sierpnia 2021 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Uchwała nr 108, łamane na 306, łamane na 2021 z dnia 17 sierpnia 2021 w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 imienia Kresowiaków w Bartoszycach. Zarząd tutaj udzielił nowego upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 do dokonywania w imieniu powiatu bartoszyckiego czynności właśnie prawnych związanych z prowadzeniem bieżącej statutowej działalności szkoły celem dostosowania do aktualnego stanu prawnego. Uchwała nr 108, łamane na 307, łamane na 2021 z dnia 17 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego w Bartoszycach. I tutaj zmiany dotyczą Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomości i wynikają z zaleceń pokontrolnych oraz przepisów prawa.
Uchwała nr 108/308/2021 z dnia 17 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021. Zmiany tutaj budżetu wynikają z decyzji wojewody warmińsko-mazurskiego o zmianie w planie dotacji celowych z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, którą notabene zakończyliśmy właśnie w zasadzie wczoraj. Uchwała kolejna nr 109/309/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021. I tutaj zmiany budżetu wynikają po pierwsze z decyzji wojewody warmińsko-mazurskiego o zmianie w planie dotacji celowych. Dotacje przyznane tutaj były Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach, wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w jednostkach budżetowych oraz przeniesień wydatków bieżących między paragrafami. Uchwała nr 109/310/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031. Uchwała nr 109/311/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pani Dorocie Lipkiewicz, dyrektorowi Zespołu Szkół w Górowie i Ławeckim. Zarząd Powiatu tutaj udzielił pełnomocnictwa do zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej na udzielenie dotacji na działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa w trzecim i czwartym kwartale. Uchwała nr 109/312/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 imienia Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach. I w związku z otrzymaniem pozytywnych opinii od warmińsko-mazurskiego kuratora oświaty oraz Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 imienia Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach, Zarząd Powiatu zdecydował o powierzeniu pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Powiatowych Ponadpodstawowych nr 2 pani Monice Szpurze-Kazimierczuk. Uchwała nr 110/313/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie zaopiniowania powierzenia stanowiska wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 imienia Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach. Zarząd pozytywnie zaopiniował powierzenie stanowiska wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 panu Jędrzejowi Mrozkowi. Punkty tutaj od 32 do 37 i tu, Szanowni Państwo, uchwały właśnie od numeru 110/314/2021 do numeru 110/319/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku dotyczą właśnie udzielenia upoważnień dyrektorom jednostek oświatowych do dokonywania w imieniu powiatu bartoszyckiego czynności prawnych związanych z prowadzeniem bieżącej statutowej działalności. Zarząd tutaj udzielił nowych upoważnień celem ich ujednolicenia i dostosowania do aktualnego stanu prawnego. Uchwała nr 111/320/2021 z dnia 7 września 2021 roku w sprawie zatwierdzenia porozumienia dotyczącego poniesienia kosztów przygotowania nieruchomości do darowizny. Uchwała dotyczy tutaj porozumienia, które ma zostać zawarte z Gminą Wiejską Bartoszyce w związku z zamiarem przekazania na wniosek wójta gminy Bartoszyce części działki nr 85 położonej w miejscowości Tablikajmy. I tutaj zarząd na jednym z poprzednich już posiedzeń rozpatrywał wyżej wymieniony wniosek i wyraził zgodę na podjęcie działań zmierzających do przekazania wyżej wymienionej części nieruchomości. Uchwała nr 112/321/2021 z dnia 14 września 2021 roku w sprawie przyjęcia parametrów do sporządzenia projektu budżetu powiatu na 2022 rok, obowiązku złożenia materiałów, ich formę, wzory dokumentów oraz datę złożenia. Uchwała nr 112/322/2021 z dnia 14 września 2021 roku w sprawie przystąpienia do realizacji programu pod nazwą Aktywna Tablica w ramach Rządowego Programu Rozwijania Szkolnej Infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024. Tutaj chęć udziału w programie pod nazwą Aktywna Tablica zgłosiły właśnie dwie szkoły. Nasze Liceum Ogólnokształcące imienia Stefana Żeromskiego w Bartoszycach oraz Szkoła Podstawowa nr 6 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym imienia Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach.
Uchwała nr 112, łamane na 323, łamane na 2021 z dnia 14 września 2021 roku w sprawie przystąpienia do realizacji priorytetu trzeciego, czyli Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Podjęcie uchwały pozwoli na złożenie wniosku do wojewody warmińsko-mazurskiego o wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszycach. Uchwała nr 112, łamane na 324, łamane na 2021 z dnia 14 września 2021 roku w sprawie przystąpienia do współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie, przy realizacji ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka w edycji 2021-2022. Program ten będzie realizowany właśnie w szkołach ponadpodstawowych. Uchwała nr 114, łamane na 325, łamane na 2021 z dnia 28 września 2021 roku w sprawie wyznaczenia i upoważnienia realizatora umowy ze strony powiatu z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uchwała ta wyznacza Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na realizatora zadania wykonywanego w ramach projektu Program Wyrównywania Różnic Między Regionami 3 oraz upoważnia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do wykonywania obowiązków jednostki samorządu związanych z realizacją i rozliczeniem wyżej wymienionego programu. Uchwała nr 114, łamane na 325, łamane na 2021 z dnia 28 września 2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika rzeczowego majątku ruchomego w związku z zakupem nowego samochodu na potrzeby starostwa powiatowego w Bartoszycach. Posiadany samochód osobowy Skoda Kodiaq, rok produkcji 2017, stała się majątkiem zbędnym. Zarząd wyraził zgodę na przekazanie Zarządowi Dróg Powiatowych w Dąbrowie koło Bartoszyc wyżej wymieniony środek trwały przez Starostwo Powiatowe w Bartoszycach. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ponadto Zarząd Powiatu rozpatrywał tutaj jeszcze następujące na swoich posiedzeniach następujące sprawy. I tak, na posiedzeniu w dniu 27 lipca 2021 roku zarząd postanowił złożyć wniosek w ramach rządowego programu Polski Ład na przebudowę drogi Szczurkowo-Wodukajmy-Sępopol Glitajny na odcinku Sępopol-Wodukajmy. Dofinansowanie, jakie można otrzymać z tego programu, to 90% wartości inwestycji, a priorytetem są inwestycje drogowe. W związku z ogłoszeniem naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zarząd na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2021 roku w toku dyskusji wybrał następujące zadania do złożenia wniosków o dofinansowanie. Przebudowa drogi powiatowej 1565N na odcinku Roskajmy-Liski. Przebudowa drogi powiatowej 2583N ulicy Orzeszkowej w Bisztynku i przebudowa drogi powiatowej 2587N ulica Stare Osiedle w Bisztynku. Wyżej wymienione wnioski nie uzyskały dofinansowania w poprzednim roku. I kolejne to jest remont drogi powiatowej, kolejne drogi przeznaczone jakby do remontów. To jest remont drogi powiatowej nr 2596N ulica Krasickiego i drogi powiatowej nr 1320N ulica Sikorskiego w Górowie i Ławeckim, gmina miejska Górowo i Ławeckie. I tutaj właśnie pan burmistrz, gmina miejska w Górowie i Ławeckim zobowiązała się do partycypacji w kosztach, jeśli projekt ten będzie realizowany. I kolejna przebudowa drogi powiatowej 1420N, Tolniki Wielkie, Księżno, Troszkowo, Unikowo na odcinku Prosity Księżno i droga powiatowa 1485N, Księżno, Żardyniki na odcinku Księżno, granica powiatu. Podczas 113 posiedzenia zarządu w dniu 21 września 2021 roku zarząd rozpatrywał wniosek przewodniczącej Rady Gminy Górowo i Ławeckie dotyczący położenia nowej nawierzchni drogi Dęby, Orsy, Pareszki, Paustry w budżecie na rok 2022. Zarząd nie może uwzględnić przebudowy przedmiotowej drogi z uwagi na przeprowadzone w tym czasie inne inwestycje drogowe i brak wystarczających środków. Droga ta będzie remontowana w miarę potrzeb i możliwości. Zarząd nie wyklucza realizacji przedmiotowej inwestycji w przyszłości, jeżeli pozyska środki zewnętrzne na ten cel.
Podczas 114 posiedzenia zarządu w dniu 28 września 2021 roku zarząd zapoznał się z wnioskiem dyrektora szpitala powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach o zaplanowanie w budżecie powiatu na 2022 rok dofinansowania zadań inwestycyjnych szpitala. Zarząd skierował wyżej wymieniony wniosek do prac nad budżetem powiatu na rok 2022 i w miarę możliwości finansowych zamierza przeznaczyć kwotę około 400 tysięcy złotych na ten cel. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, tradycyjnie oczywiście w tym okresie przedsesyjnym Zarząd Powiatu na swoich posiedzeniach zajmował się sprawami związanymi z przygotowaniem materiałów pod obrady dzisiejszej sesji. Jak Państwo pewnie zdążyli zauważyć, tych podjętych przez nas uchwał i spraw, które Zarząd na swoich posiedzeniach rozpatrywał, chyba od początku mojej kadencji było najwięcej, bo tyle do przeczytania to ja nie miałem już bardzo, bardzo dawno temu. Także współczuję Państwu, ale no, tak wygląda dzisiaj praca w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach. Serdecznie dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję Panu Staroście. Jak widzicie, mieliśmy pracowite wakacje. Rzeczywiście dużo się działo. Przejdźmy teraz wobec tego do następnego punktu, czyli punkt 6. Przedstawienie rocznych sprawozdań nadzorów wodnych z działań podejmowanych na terenie powiatu bartoszyckiego. Państwo otrzymali te sprawozdania. Jest ich, są to 4 sprawozdania. Sprawozdanie nadzoru wodnego w Braniewie, w Ornecie, w Kęczynie i w Bartoszycach. Wyjaśnię może, dlaczego tak jest. Dlatego, że delimitacja tych obwodów nadzoru wodnego jest przeprowadzona, czy została przeprowadzona po działach wód, prawda? I w związku z tym obejmuje zlewiska poszczególnych rzek i na terenie powiatu bartoszyckiego są nadzory wodne, jakby wchodzą na teren powiatu bartoszyckiego właśnie nadzór wodny braniewski, ornecki i kętrzyński. No nie licząc oczywiście bartoszyckiego. Tak samo jak nasz bartoszycki wchodzi też na terytorium innych powiatów i tam te sprawozdania są też przyjmowane. Szanowni Państwo, jeśli nie usłyszę uwag na ten temat, to potraktuję to, że Rada Powiatu te sprawozdania przyjęła. Pan radny Zduniuk, bardzo proszę. Gospodarka wodna na dzień dzisiejszy z jednym priorytetem z zakresu ochrony środowiska. Nie działa. Wysoka Rado, gospodarka wodna na dzień dzisiejszy jest dosyć ważna. Na tej sesji miały być omówione sprawy dotyczące gospodarki wodnej. W tej sytuacji, jaka jest, trudno się do tego odnieść, ponieważ zasadnym by było, aby to zostało omówione. Ja uważam, panie przewodniczący, że tego typu rzeczy nie powinny mieć miejsca. Z racji tego, że jeżeli jest to ujęte w posiedzeniu Rady, to powinno to być omówione. Jeżeli nie 4 przedstawicieli, to powinien być ktoś z Olsztyna i sprawy te omówić. Są to dosyć ważne rzeczy. Ja chcę Państwu powiedzieć i zasygnalizować zawodowo, tym się trudniłem ileś lat i wiem, z czym się wiąże gospodarka wodna. Natomiast odstępowanie od omówienia tego problemu no nie powinno mieć miejsca. Natomiast mam do pana przewodniczącego w tym przypadku, ponieważ nie ma przedstawicieli nadzorów wodnych, następujące pytanie. Jak wyglądają inwestycje, tak zwane melioracje szczegółowe na dzień dzisiejszy na terenie powiatu? Kto za nie odpowiada? Kto je realizuje i na jakich zasadach? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie. Procedura wydawania decyzji odnośnie konserwacji urządzeń melioracyjnych, tak zwanej gospodarki szczegółówki. To są dosyć ważne rzeczy, ponieważ rolnicy na terenie powiatu, a i w ogóle nie są zorientowani tej procedurze, kto za co odpowiada. A nie chciałbym się tu wypowiadać w tym momencie, chociaż ta sprawa jest mi dosyć dobrze znana, a w związku z tym odstępowanie, jeszcze raz mówię, dosyć ważnego problemu gospodarki wodnej.
i nieumówienie tego na dzisiejszej sesji i to, że powinno to trafić do publicznej wiadomości, jest zasadne na dzień dzisiejszy. Ci, którzy się tym zajmują zawodowo, dosyć dobrze wiedzą, co to jest na dzień dzisiejszy gospodarka wodna. Ja akurat siedzi obok mnie były burmistrz Sępopola i wie, jakie sytuacje były na terenie Rwowca, ile trzeba było poświęcić czasu, żeby ten teren uregulować. Tak to na dzisiejszy wygląda, natomiast no niezręcznie aż mówić, że się odstępuje od tak ważnego tematu. Ja mam tyle, dziękuję i mam nadzieję, że pan przewodniczący udzieli mi tych dwóch odpowiedzi na dwa pytania, które zadałem. Bardzo proszę. Szkoda, że nie było pana wczoraj na komisji budżetowej i spraw powiatu, dlatego że wczoraj na komisji był tutaj przedstawiciel zarządu wodnego i właśnie tłumaczył te sprawy i wyjaśnił, w jaki sposób chociażby zapadają decyzje, że zarząd wodny jest bardzo silnie scentralizowany, czyli nasz zarząd podlega zarządowi większemu w Białymstoku, a białostocki podlega zarządowi centralnemu w Warszawie i decyzje, które zapadają, muszą przejść te wszystkie szczeble i tak naprawdę te decyzje dotyczące inwestycji tak naprawdę zapadają dopiero w Warszawie, szczerze mówiąc. I wydawało mi się, że informacje zawarte w sprawozdaniu są wystarczające. Tym bardziej, że pan jako, tak jak pan mówi, jest fachowcem i zna się na tym, to pan doskonale rozumie i na pewno czyta ze zrozumieniem te sprawozdania. A tak jak powiedziałem, wczoraj był przedstawiciel zarządu wodnego na komisji, tłumaczył, można było zadawać pytania. Pan szef zarządu wodnego, nadzoru wodnego w Bartoszycach bardzo szczegółowo na pytania odpowiadał. Jeśli pan uważa, że powinien być na sesji ktoś z nadzoru wodnego, przyjmuje z pokorą tę uwagę na kolejnej sesji, gdzie będą te sprawy omawiane. Postaram się, żeby nie tylko na komisji, ale również na sesji był przedstawiciel nadzoru wodnego. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Jeszcze raz doprecyzuję. To nie chodzi, że to jest omówione na komisji w gronie kilku osób. To powinno iść do wiadomości publicznej. Chcę państwu jedną rzecz powiedzieć, że powiat bartoszycki to jest powiatem typowo rolniczym. Jedną rzecz państwu dodam. Teren Bisztynka to są tak zwane mady kętrzyńskie. Są to grunty ciężkie, które wymagają akurat inwestycji melioracyjnych. Nie wspomnę o Sępopolu, gdzie jest tak zwana nizina sępopolska. A w związku z tym Górowo. Że państwa, jedno, że powiem wam państwu o Górowie. Na terenie Górowa zalesiane są użytki rolne. Się to wiąże też z zachwianiem gospodarki wodnej na tym terenie. A w związku z tym zasadne by było, jeszcze raz powtórzę, aby te informacje trafiały poprzez sesję, a nie były omawiane na komisjach w gronie załóżmy 10 czy 15 osób. To jest ważna rzecz. Ile to ogląda osób, to nie jest w tym momencie ważne, ale chcę państwu powiedzieć, rolnicy się mnie pytają też, jak się na dzień dzisiejszy, gdzie załatwić te inwestycje, jaka jest procedura i tu na tej sesji, gdyby to padło, te osoby, a szczególnie rolnicy by byli tym zainteresowani, nie tylko rolnicy, bo jest są jeszcze i nadleśnictwa, które też, zarządy dróg, czy to będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych, drogi wojewódzkie, czy też powiatowe, gminne, bo przecież to się wiąże przede wszystkim z tym, że jeżeli to jest właściwie uregulowane, jest inna sytuacja w gospodarce wodnej i w produkcji rolnej, czy tam leśnej. Ja mam tyle do powiedzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja tylko dodam, że te wszystkie sprawozdania są oczywiście upublicznione, bo można sobie zajrzeć do BIP-u i w BIP-ie one po prostu są. Także każdy może sobie obejrzeć, przeczytać i zobaczyć. Wszyscy radni mają te sprawozdania w
na platformie e-sesja mogło też poprosić o wydrukowanie i przekazać rolnikom, których to interesuje, żeby to upublicznić. To nie jest tak, że to nie jest upublicznione, to jest upublicznione. W związku z tym, że na tej dzisiejszej sesji nie jest to omówione, wnioskuję, aby na najbliższej sesji przedstawiciel zarządu, czy przedstawiciel Wód Polskich z Olsztyna, czy z innej, czy nawet i z Białegostoku, był na tej sesji, omówił te sprawy, które dotyczą gospodarki wodnej na terenie powiatu. A one dotyczy nie tylko tu, ale i to jest powiązane z innymi powiatami. Dziękuję. Dobrze. Szanowni Państwo, czy są jeszcze jakieś uwagi dotyczące sprawozdań? Pan starosta, bardzo proszę. Znaczy ja tutaj chciałem się odnieść do tych uwag pana radnego, jakby pewne kwestie tak sformalizować. Wiemy wszyscy, że powiat został jakby pozbawiony nadzoru nad rolnictwem, tak szeroko rzecz ujmując. W związku z czym tylko niektóre elementy związane z rolnictwem są tutaj jeszcze u nas i to w formie takiej szczątkowej, bo należy przed naradę powiatu przedstawić roczne sprawozdanie i jest przedstawione. Natomiast te uwagi pana radnego myślę, że można byłoby przyjąć i zaprosić szefa wód w Olsztynie Polskich i ewentualnie by nam wtedy tutaj czyli odpowiedział. Nie w Olsztynie, rzeczywiście z Białegostoku, bo Bartoszyce no, podlegają. No wszystko jedno, nie, ale myślę, że z Olsztyna można byłoby spokojnie poprosić. Ja myślę, że w ogóle jeśli chodzi o rolników, to nas tutaj niewielu ogląda, jeśli chodzi o Barca, tutaj z całym szacunkiem. I myślę, że w sposób inny rolnicy podejmują informacje na te wszystkie tematy, między innymi i ze spółką wodną, Wody Polskie, bo przecież jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ja myślę, że tam, prawda panie dyrektorze, to tam też wy jesteście w stanie udzielić takich jakichś informacji, jeżeli rolnik się w tych kwestiach do państwa zwróci. W związku z czym my przyjmujemy pana, według mnie, uwagi pana radnego Zduniuka i na następne posiedzenie ewentualnie w tych kwestiach nadzoru wodnego, żeby zaprosić pana Wasielę, bo to dyrektorem jest pan dyrektor Wasiela i nam pewnie tutaj przedstawi to, jak ten punkt widzenia województwa wygląda na ten temat. No oczywiście, ja się dziękuję bardzo. Ja się z panem starostą zgadzam, że powiedziałem, że z pokorą przyjmuję te uwagi i postaram się do nich się zastosować. Szanowni Państwo, czy są jeszcze jakieś uwagi dotyczące tych sprawozdań? Nie widzę, wobec tego stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego przyjęła te sprawozdania do wiadomości. Punkt 7. Informacja o działalności Zarządu Dróg Powiatowych, stan inwestycji drogowych w roku 2021 oraz planowane inwestycje drogowe. Szanowni radni otrzymali oczywiście to sprawozdanie w ustawowym terminie. Jest wśród nas pan dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, pan Karol Łomecki. I panie dyrektorze, też bardzo bym poprosił o kilka słów na ten temat. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Jeżeli chodzi o drogi powiatowe, to myślę, że od kilku lat dużo się na nich dzieje, mimo tego, że jest jeszcze dużo do zrobienia, ale tych inwestycji coraz więcej przybywa. Ja tutaj tylko chciałbym wspomnieć, że dróg powiatowych zarządzanych przez naszą jednostkę jest 432 kilometry, co w naszym powiecie jest 10 razy więcej niż drogi krajowej i 4 razy więcej niż dróg wojewódzkich, odnosząc się tylko do rejonu powiatu bartoszyckiego. Także jest co robić, a jak dobrze wiemy, są to inwestycje ogólnie budowlane są inwestycjami drogimi.
Ja chciałbym tutaj wspomnieć jeszcze, co zostało zrobione w zeszłym roku, co miało swoją kontynuację, co zostało skończone. W roku 2020 zakończyliśmy takie inwestycje jak przebudowa drogi powiatowej Kowalowa-Łędłaki w miejscowości Grzęda. Wartość tego zadania wynosiła 2 miliony złotych. Również w zeszłym roku ukończyliśmy takie zadanie jak przebudowa drogi powiatowej 1380N Dęby-Toprzyny na długości ponad 8 kilometrów. Wartość tego zadania wynosiła ponad 7 milionów złotych. Obie te inwestycje były dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Obecnie to jest Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, ale założenia są, zmieniła się tylko nazwa, założenia są takie same. Również z tego programu w zeszłym roku ukończyliśmy takie zadanie jak remont mostu drogowego przez rzekę Elmę w ciągu drogi powiatowej przed miejscowością Piaseczno. Wartość tego zadania prawie 500 tysięcy złotych. Także to są inwestycje, które zostały ukończone w roku zeszłym. I w roku 2020 rozpoczęły się kolejne inwestycje, które mają kontynuację swoją w roku bieżącym. Do tych inwestycji między innymi należy rozbudowa drogi powiatowej 1382N na odcinku Woryny-Wiewiórki wraz z budową ścieżki rowerowej. Wartość tego zadania jest ponad 5 milionów złotych. Inwestycja jest dofinansowywana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Również w tym roku, w roku ubiegłym została rozpoczęta, w tym roku zostanie zakończona przebudowa drogi powiatowej 1390N na odcinku granica gminy Sępopol koło miejscowości Skitno do końca miejscowości Turcz. To jest odcinek ponad 4,5 kilometra. Wartość tej inwestycji wynosi 5 944 tysiące złotych. Kolejna inwestycja, która miała swój początek w ubiegłym roku, kończy się w tym roku, to jest przebudowa drogi powiatowej 1354N na odcinku od miejscowości Rodnowo do skrzyżowania w Kicinie. To jest odcinek 4 kilometrów. Wartość tej inwestycji to jest 5 567 tysięcy złotych. Tutaj oprócz tego, że posiadamy dofinansowywane, jest to również w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 250 tysięcy złotych jest tutaj wsparciem z gminy Bartoszyce. To są inwestycje, które miały początek w zeszłym roku. Jeszcze jest jedna inwestycja, może nie tyle drogowa, ale też istotna z punktu widzenia działalności naszej jednostki. W zeszłym roku rozpoczęliśmy rozbudowę naszego budynku. Wartość tam inwestycji wynosi ponad 800 tysięcy złotych. W tym roku ta inwestycja została już technicznie odebrana i jest zrealizowana. Środki na to zostały również przeznaczone z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, bo była taka możliwość. Jak widać po tych inwestycjach jest to, uważam, duży zakres inwestycji, również finansowy. Oprócz tego jeszcze tutaj w tym roku rozpoczęły się takie inwestycje jak budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1390N Bartoszyce-Szylina-Smolanka w miejscowości Wrywilty. Wartość, jest ona już obecnie realizowana. Termin wykonania, jak dobrze pamiętam, połowa listopada. Wartość tej inwestycji 349 922 zł. Ta inwestycja jest w całości dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej. Oprócz tego chodnika w miejscowości Wilwilty jeszcze będzie w tym roku rozpoczęte budowy dwóch innych chodników. To jest chodnik w miejscowości Bezledy, tutaj w kierunku na Wolę, prawie kilometr chodnika, oraz w miejscowości Sędławki
Tam jest obecnie wykonywany projekt budowlany. Myślę, że zgłoszenie robót będzie jeszcze w tym roku złożone i rozpoczniemy procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy. Czyli inwestycje te dwie będą miały konsekwencje wykonania w roku przyszłym, ale w tym roku zostanie podjęta próba wyłonienia wykonawcy tych dwóch inwestycji. Oprócz tego, co jest już w realizacji, będzie się kończyło w tym roku. W czerwcu został rozstrzygnięty nabór wniosków z Rządowego Funduszu Dróg. Zawsze mylą mi się już ostatnio te programy, w sensie zmieniona tylko nazwa. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, tak się on teraz nazywa. W czerwcu został rozstrzygnięty nabór wniosków, które składaliśmy w ubiegłym roku i tutaj w tym miejscu był pan wojewoda i oficjalnie podpisywaliśmy umowy na realizację czterech zadań. Jest to przebudowa drogi powiatowej 1354N od kontynuacja obecnie realizowanej inwestycji, czyli od skrzyżowania w miejscowości Kicina do drogi wojewódzkiej w miejscowości Pieszkowo. To jest odcinek ponad 4 km. Jest on, będzie realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj. Na tą chwilę jesteśmy już po procedurze wyłonienia wykonawcy. Kolejna realizowana umowa o dofinansowanie, w tym roku rozpoczynająca się, to jest również dokończenie inwestycji tej na drodze 1390N od miejscowości Turcz do miejscowości Sępopol, czyli cały już ten ciąg drogowy Skitno, Liski, Turcz, Smolanka, Sępopol zostanie przebudowany. Również jesteśmy już po procedurze przetargowej. Trzecia inwestycja, która ma początek w tym roku, to jest przebudowa drogi powiatowej 1956N na odcinku od miejscowości Grzęda do skrzyżowania w miejscowości Łędławka. Ponad 5 km odcinek. I przebudowa drogi powiatowej 1396N w miejscowości Lwowiec. To jest też dokończenie inwestycji, którą powiat rozpoczął kilka lat temu od miejscowości Sępopol przez Romankowo do miejscowości Lwowiec i także zostaną przebudowane drogi w samej miejscowości Lwowiec, czyli po tej inwestycji cały Lwowiec będzie już, jeżeli chodzi o drogi powiatowe, przebudowane. Te cztery inwestycje, łączna wartość tych inwestycji po przetargu już, bo tak jak powiedziałem wcześniej, na to jest już wyłoniony wykonawca, to jest 26 386 190 złotych i 96 groszy. Także no, kwota jest, uważam, bardzo duża i imponująca, jeżeli chodzi o inwestycje tylko w samych drogach. Realizatorem, czy też firmą wykonującą te zadania będą dwie firmy tak naprawdę, bo one startując z przetargu złożyły najkorzystniejsze oferty i w przypadku przebudowy drogi do Pieszkowa, do Sępopola i samego Lwowca realizatorem tych inwestycji będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lidzbarga Warmińskiego. Natomiast przebudowę odcinka drogi od miejscowości Grzęda do skrzyżowania w miejscowości Łędławka będzie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego. Jeszcze jakby było mało, oprócz tego złożyliśmy w miesiącu lipcu kolejne wnioski o dofinansowanie zadań drogowych. I tutaj, jak już pan starosta w sprawozdaniu swoim wspomniał, na parę inwestycji w zeszłym roku nie udało nam się uzyskać dofinansowania, więc ponowiliśmy te wnioski. Uważamy, że mają one szansę na realizację.
i w naborze, który trwał do 27 sierpnia w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zostały złożone takie wnioski jak przebudowa ulicy Orzeszkowej w Bisztynku, przebudowa ulicy Stare Osiedle w Bisztynku, przebudowa drogi powiatowej 1565 na odcinku Roskaj-Myliski, remont drogi powiatowej 2596N ulica Krasickiego i drogi powiatowej 1320N ulica Sikorskiego w Górowie i Ławeckim. Liczymy na to, że nabór może rozstrzygnie się gdzieś w lutym, może w marcu, czyli realizacja tych inwestycji będzie miała swój początek w roku przyszłym, czyli 2022. No jest ona rozpisana na bodajże zadania dwuletnie. Jest to też ta długość realizacji tych inwestycji jest też związana z naszymi zdolnościami budżetowymi, jeżeli chodzi o wkłady własne. Oprócz tego, to też pan starosta już wspomniał, został złożony wniosek w ramach programu Polski Ład i jest to przebudowa drogi powiatowej 1567N Szczurkowo-Wodukajmy-Sępopol-Glitajny na odcinku Wodukajmy-Sępopol o długości ponad 7 kilometrów. Tak wyglądają realizacje inwestycji na drogach powiatowych i tak wyglądają obecnie plany. Te, które są już do realizacji tak naprawdę, no i te plany, na które jeszcze czekamy, jeżeli chodzi o rozstrzygnięcia, czy z tego wszystko się uda, czy tylko część. No, tak jak podawałem kwoty, to sami tutaj państwo widzicie, że są to bardzo kosztowne inwestycje i też planując je musimy zdawać sobie sprawę, że część wkładu obecnie przy tych realizowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to jest poziom dofinansowania 65%, więc te 35% musimy pokryć wkładem własnym, czyli musimy na to znaleźć środki w naszym budżecie. Ale oprócz tych takich twardych, inwestycyjnych rzeczy, Zarząd Dróg zajmuje się jeszcze innymi rzeczami bieżącymi, to myślę, że zarówno mieszkańcy, jak i państwo doskonale wiecie, jaki to jest zakres, ale jeden projekt, który realizujemy w ramach funduszy europejskich za prawie 2,5 miliona złotych, chcemy dokonać na 100 kilometrach dróg pewnej takiej fachowej pielęgnacji zieleni, która będzie oceniona przez fachowców, jeżeli od zieleni zostaną takie zabiegi tam przeprowadzone, jakie oni zaproponują. Wartość projektu 2,5 miliona złotych na 100 kilometrach dróg, podcięcia, czy też nowe nasadzenia, czy też wycięcia tych drzew. Dzisiaj mamy otwarcie ofert. Mam nadzieję, że jakieś firmy będą, które będą chciały to realizować, bo zaczynamy widzieć, czy też zaczynamy borykać się z takim problemem, że nie ma firm, które chciałyby realizować pewne zadania, szczególnie może jeżeli chodzi o inwestycyjne rzeczy, to jeszcze z tym takiego nie ma, chociaż bardzo mocno, ostrożnie te zadania wieloletnie są przez nich szacowane, bo koszty czy też materiały bardzo w dziwnych okolicznościach, no ciężko przewidzieć po prostu ich cenę, natomiast na takie zadania typu pielęgnacja, czy takie miękkie zadania utrzymaniowe, no nie ma po prostu firm, które chciałyby to realizować. Nie ma ludzi do pracy przy takich zamierzeniach. Jeszcze, bo nie wiem, czy dopowiedziałem, dzisiaj zostały
z przedsiębiorstwem robót drogowych podpisane umowy właśnie na te trzy inwestycje, czyli jesteśmy po przetargu i mamy już podpisane umowy. Termin realizacji jest tam 34 miesiące od dnia podpisania umowy, czyli od dzisiaj, bo wykonawca ma przede wszystkim wykonać projekt i dopiero wybudować czy też przebudować te drogi. Także ja, panie przewodniczący, szanowna rado, tyle. Jeżeli jakieś pytania, to z chęcią odpowiem. Dziękuję bardzo. Jak widzicie państwo, dzieje się dużo w drogach. Ja tylko dodam, że oprócz oczywiście inwestycji naszych powiatowych, w powiecie trwają inwestycje wojewódzkie drogowe, czyli droga do Górowa Iłowackiego i nowy most w Bartoszycach, który przeszedł pozytywnie testy obciążeniowe i mam nadzieję, że w tym roku będzie już otwarty. Pan Grzegorz Mucha, pan radny Grzegorz Mucha ma pytanie, proszę bardzo. Ja mam jedno krótkie pytanie odnośnie inwestycji drogowych powiatu w miejscowości Lwowiec. Tam jest taki odcinek drogi od granicy miejscowości w kierunku Romankowa koło cmentarza, więc mam pytanie, czy ten odcinek też będzie w ramach inwestycji zrobiony? Ten właśnie ten odcinek jest w przebudowie, to jest 900 metrów od granicy powiatu do miejscowości Lwowiec koło cmentarzu, plus jeszcze ten w Lwowcu, te wszystkie nasze powiatowe dróżki i wiem, że na dniach, bo gmina Sempopol, bo tam jest jeden odcinek w Lwowcu drogi gminnej, tutaj przy tym starym takim zajeździe, co kiedyś, starej karczmie. Wiem, że jest ogłoszony przetarg, bo gmina Sempopol też dostała na to dofinansowanie, więc myślę, że za rok w miejscowości Lwowiec będzie wszystko tam przebudowane, jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową. Dziękuję bardzo. Tak, przy okazji może ja zapytam o tą drogę, bo tak mi właśnie przyszło w tej chwili taka myśl do głowy. Tam fragment tej drogi do Lwowca, od Romankowa do Lwowca, przebiega przez teren powiatu kętrzyńskiego. Czy ten odcinek też będzie zrobiony? On już jest zrobiony. Już jest zrobiony. Już jest zrobiony. Tak. No, konsekwencją takich wspólnych działań, bo to też było tematem różnych rozmów tutaj samorządu powiatowego naszego i samorządu powiatowego kętrzyńskiego, że już jak my rozpoczęliśmy ten proces, no powiat kętrzyński siłą rzeczy trochę był postawiony pod murem, ale i słusznie. No a my teraz kończymy ten odcinek, także cały odcinek również z powiatem kętrzyńskim jest wykonany i z Sempopola do Lwowca nowy przebudowany odcinek drogi przebiega. Dziękuję bardzo. Pan Ryszard Zduniuk jeszcze. Chciałbym się tylko dopytać tą drogę Prosity Księżną. Właśnie, żeby tak było jasne, ja ostatnio jechałem tą drogą bodajże 2 dni temu. To jest droga nieprzejezdna. Wjeżdżając od Prosy tylko stoi znak 60 na godzinę, tam 60 się nie pojedzie. To jest pierwsza rzecz, aby to uwzględnić w budżecie. Z racji tego, że to jest droga łącząca powiat olsztyński i bartoszycki. A w związku z tym to jest dosyć ważne, bo tam dużo przyjeżdża turystów do Lutr, nad jezioro do Piszewa, czy nawet do samych Lutr, nie mówię już o Kikitach. I druga rzecz, która jest dosyć ważna, odcinek Wisztynek, Prosity, a tak przybliżając Kokoszewo, i Prosity, te wzniesienie, ono jest tak w tej chwili zakrzaczone, że tam ciężko przyjechać. A w związku z tym wnioskuję, aby ten odcinek odkrzaczyć, bo przy tej nawierzchni, która tam jest, bo częściowo została ta droga wyremontowana, ale w tym miejscu to naprawdę jest trudno przyjechać. Ja nie wnikam w inne drogi gruntowe, które wymagają, wiem, jakich remontów, jakich nakładów, ale tu z racji tego, że jest to droga łącząca, Bisztynek Jeziorany, dosyć ważny odcinek. Na terenie Jezioran, Tłokowo, ta droga została wyremontowana, w miejscowości Franknowo też. Tylko tu ten odcinek, chcę powiedzieć, jest taki dosyć trudny do przejechania. Miałbym tyle. Panie Ryszardzie, odnośnie drogi Prosity Księżno, ta
trema mnie zjadła już tyle lat, mimo jestem dyrektorem, ale gdzieś tam na tym forum też dalej cały czas mam tremę. Nie dopowiedziałem o tej drodze, tak, bo ona została złożona do Funduszu Dróg Rozwoju Dróg, łącznie z tymi wnioskami w Bisztynku, także ona jest od miejscowości Prozity aż do granicy powiatu. Tu pan starosta mówił, mi to gdzieś tutaj umknęło, to się przyznaję. Co do wycinki zakrzaczeń, słusznie, my też objeżdżając drogi widzimy czasami bardzo newralgiczne miejsca z wycinką. Próbujemy to własnymi siłami wyciąć. Problemem jeszcze z tą wycinką zakrzaczeń jest to, co powiedziałem. Ja szukam od 3 czy 4 miesięcy jakiegoś wykonawcy, który chciałby wyciąć zakrzaczenia odpłatnie. Już mówię, że zapłacimy. Nikt nie chce nawet nie chce za jakieś szalone pieniądze tego zrobić, za przeproszeniem. Po prostu nikt nie chce się podjąć wycinki zakrzaczeń. Kiedyś jak zrębka była dobrze sprzedawalna, to przychodzili wykonawcy i chcieli wycinać nawet za darmo. Obecnie nawet za wynagrodzeniem nie ma chętnych do tego. Mamy taki problem na terenie gminy Górowo, mamy taki problem w sumie na każdej gminie. Także jeżeli gdzieś tam znacie państwo wykonawców, którzy chcieliby nawet odpłatnie dokonywać takiej wycinki, niech się zgłaszają do nas, praktycznie zezwolenie wydajemy od ręki. My swoimi siłami to wykonujemy, ale pracowników w zarządzie dróg jest tylko całe aż 18 osób. Mówię wszystkich, brygada interwencyjna to jest 11 osób, także no, a robót jest oprócz wycinki zakrzaczeń naprawdę dużo, dużo więcej, także nie jesteśmy w stanie wszędzie, ale tam, gdzie jeżeli są takie uwagi, na pewno są cenne, na pewno przyjrzymy się temu i zobaczymy, co jesteśmy w stanie zrobić tak od ręki na szybko. Dziękuję bardzo. Ja tylko dodam, panie dyrektorze, że trema to zdrowy objaw. Ja też mam tremę cały czas przed każdą sesją, także proszę się tym nie przejmować. Dziękuję, panie dyrektorze, bardzo za tę wypowiedź. Ja tylko dodam jeszcze i powiem, że z drogami to jest tak, proszę państwa, że bez względu na to, jak dużo byśmy tych dróg zrobili, to zawsze będą drogi, które trzeba zrobić. Tak to jest i powiem, że dużo się robi dróg. Rzeczywiście te programy, które są w tej chwili rządowe, na przykład Polski Ład, prawda, to są drogi, to są programy, które pozwalają zrobić naprawdę dużo więcej dróg niż kiedyś. Szanowni państwo, przechodzimy wobec tego do kolejnego punktu programu naszej dzisiejszej sesji, a mianowicie do podjęcia uchwał w sprawach. Pierwsza uchwała, którą tutaj mamy zapisaną, to jest uchwała dotycząca zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2021-2031. Ta uchwała jest krótka, więc pozwolę ją sobie przeczytać, a przy uchwale budżetowej to bym poprosił panią skarbnik przy następnej uchwale. Uchwała numer 46 łamane 2013 łamane na 2021 przepraszam, Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 21-31. Na podstawie artykułu 26 i tak dalej, tutaj jest podstawa prawna, Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wieloletnia prognoza finansowa powiatu bartoszyckiego na lata 2021-31 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-31 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. I paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Ja jeszcze tylko dodam tutaj, że wczoraj na Komisji Budżetowej i Spraw Powiatu te wszystkie uchwały były opiniowane. Byłem na tej komisji i stwierdzam, myślę, że tutaj pan przewodniczący komisji zgodzi się, że ja o tym powiem, że wszystkie opinie na temat tych uchwał są pozytywne. Chyba, że pan przewodniczący jeszcze chciałby coś dodać. Nie. Wobec tego opinie są pozytywne i przechodzimy wobec tego do przegłosowania. Szanowni państwo, zadaję pytanie. Kto z panów radnych jest za przyjęciem uchwały dotyczącej zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszewskiego na lata 2021-2031. Kto z panów radnych jest za, kto jest przeciw, a kto z panów radnych wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła uchwałę o zmianie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszewskiego. Przechodzimy teraz do kolejnej uchwały. Jest to uchwała nr 46/2014/2021 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2021. Na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zmniejsza się plan dochodów powiatu o kwotę 459 650 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Punkt drugi. Dochody powiatu po zmianach wynoszą 101 314 178 złotych 37 groszy. Dochody bieżące w wysokości 91 343 321 złotych 97 groszy i dochody majątkowe w wysokości 9 970 356 złotych i 40 groszy. Paragraf drugi. Zmniejsza się plan wydatków powiatu o kwotę 1 790 186 złotych i 50 groszy zgodnie z załącznikiem nr 2. Punkt drugi. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą 114 785 738 złotych i 12 groszy. Wydatki, w tym wydatki bieżące w wysokości 86 203 547 złotych i 97 groszy, a wydatki majątkowe w wysokości 28 582 złotych i 15 groszy. Punkt trzeci. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 26 120 110 złotych i 15 groszy zgodnie z załącznikiem nr 3a, a wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2 445 080 groszy zgodnie z załącznikiem nr 3b. Punkt czwarty. Dochody i wydatki związane z realizacją pierwsze zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowią załącznik nr 4a i 4b. Punkt drugi. Zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej stanowi załącznik nr 7. Punkt trzy. Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 9. Paragraf trzeci. Punkt pierwszy. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 13 471 559 zł i 75 groszy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 593 700 zł, wolnymi środkami w wysokości 7 729 756 zł i 39 groszy i nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 5 148 103 zł i 36 groszy. Punkt drugi. Przychody budżetu w wysokości 17 877 859 złotych i 75 groszy. Rozchody w wysokości 4
406 300 zł zgodnie z załącznikiem nr 5. Paragraf 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 6. Paragraf 5. Ustala się przychody i dochody i wydatki na podstawie uchwały nr 102 Rady Ministrów z 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego i ustawy z 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi i sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. I tu jest dziennik ustaw podany. Punkt pierwszy. Przychody w wysokości 3 945 602 zł. Wydatki w wysokości 2 862 276 zł. Stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2021 wynosi 1 083 326 zł zgodnie z załącznikiem nr 8. Paragraf 6. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych na kwotę 100 917 zł. Rezerwa celowa na wypłaty jednorazowe, czyli nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne rentowe po zmianie wynosi 640 286 zł. Punkt drugi. Zmniejsza się rezerwę celową na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 85 tysięcy zł. Rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianie wynosi 1 130 744 74 grosze. Paragraf 7. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 września 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Tyle uchwała. Czy mamy poprosić panią skarbnik? Nie, chyba wszystko jest zrozumiałe w takim układzie. Czy możemy wobec tego przejść do głosowania? Tak? Skoro tak, to bardzo proszę, zadaję państwu pytanie. Kto z panów radnych jest za zmianą budżetu powiatu na rok 2021? Kto z panów radnych jest przeciw, a kto z panów radnych wstrzymał się od głosu? Pan starosta jeszcze nie zagłosował. Czekamy na pana starosta. Nie tylko ja. Już wszystko w porządku. Szanowni państwo, stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego przyjęła uchwałę o zmianie budżetu, którą przed chwilą przeczytałem. Szanowni państwo, przechodzimy w takim razie do kolejnej uchwały. Jest to uchwała, która brzmi tak. Uchwała numer 46 /2015/2021 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie oceny sytuacji ekonomicznej, ekonomiczno-finansowej Szpitala Powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach za rok 2029. Na podstawie artykułu etc. Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Rada Powiatu Bartoszyckiego jako podmiot tworzący ocenę, ocenia, to jest pozytywnie, negatywnie, za chwileczkę będziemy o tym decydować, sytuację finansowo-ekonomiczną Szpitala Powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach. Punkt drugi. Oceny dokonuje się na podstawie raportu finansowo-ekonomicznego Szpitala Powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach za rok 2020, której treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu bartoszyckiego.
I paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Szanowni Państwo, jest wśród nas pan dyrektor szpitala. Panie dyrektorze, dwa słowa, jeśli można, o tej sytuacji ekonomicznej szpitala. Panie przewodniczący, panowie starostowie, panowie radni, szanowni państwo. Szpital zgodnie z terminami ustawowymi złożył wszelkie dokumenty, które oceniają sytuację finansowo-ekonomiczną szpitala. W dniu wczorajszym na komisji został omówiony, myślę, że dosyć szczegółowo, raport. Jakby w konkluzji tego raportu można powiedzieć, że sytuacja finansowa szpitala jest dosyć trudna, ale chciałbym tutaj zaznaczyć, że my już troszeczkę przyzwyczailiśmy się do tej trudnej sytuacji, bo ta trudna sytuacja trwa od samego początku istnienia nowego szpitala, czyli od 1993 roku i jak ja dobrze pamiętam, nigdy ona nie była dobra. Myśmy się już teraz do tego na tyle przyzwyczaili, że uważamy, że ta sytuacja jest stabilna, a co najważniejsze, szpital w konsekwencji swoich działań utrzymuje cały czas płynność finansową i ta płynność finansowa nie jest specjalnie zagrożona. Na uwagę, jeżeli chodzi o taką sytuację ekonomiczną szpitala, na pewno zasługuje fakt, że szpital przez cały czas swojego istnienia wymaga bardzo istotnych inwestycji. Żeby szpital mógł działać, potrzebne są inwestycje. Te inwestycje, które odtwarzają zarówno materię szpitala, odtwarzają wymagają oczywiście remontów, wymaga utrzymania sprzętu, a poza tym, żeby szpital mógł funkcjonować, musimy inwestować i cały czas jakby zdobywać nowe obszary działania szpitala. Kiedyś polityka jakby w tym szpitalu zmierzała do tego, że wiele elementów z działalności szpitala była oddawana firmom zewnętrznym. Okazało się, że niekoniecznie jest to właściwe postępowanie, bo szpital oddał, że tak powiem w cudzysłowie, te rodzynki, które były dochodowe, natomiast cały dług z poprzednich lat zostawał w szpitalu. Tak, nie doprowadziło to ani do specjalnie polepszenia sytuacji finansowej szpitala. Natomiast cała infrastruktura, która została oddana firmom zewnętrznym, uległa dewastacji. My robimy tutaj duże wysiłki w tym celu, żeby jakby odzyskać tą działalność, którą szpital utracił w latach poprzednich, ale również dbamy o to, żeby cały czas powiększać jakby swoje obszary, w których szpital będzie funkcjonował. W tej chwili ukończymy praktycznie inwestycję, która zmierza do utworzenia w Bartoszycach nowego oddziału, którego tutaj nie było, oddziału neurologicznego z oddziałem udarowym. Problemem, z którym się spotykamy, jest to, że nie mamy pieniędzy inwestycyjnych. Niestety nasz organ tworzący, szanowni państwo, nie jest w stanie udźwignąć tego typu inwestycji samodzielnie. Natomiast troszeczkę polityka jakby w naszym województwie przyznawania środków zewnętrznych, środków pochodzących z funduszy europejskich też jest taka, że szpitale powiatowe, to nie dotyczy tylko naszego szpitala, ale jakby wszystkich szpitali powiatowych w naszym województwie jest trochę jakby kuleje, bo głównie pieniądze są dysponowane do tych dużych ośrodków, do Olsztyna, Elbląga, Ełku. Natomiast jakby ta część przeznaczana na szpitale powiatowe jest w zdecydowanej mniejszości. My ze wszystkich programów korzystamy.
ale oczywiście ze wszystkich tych, które są dostępne dla szpitali powiatowych. W tej chwili realizujemy inwestycje z pieniędzy unijnych. To jest modernizacja na naszej infrastruktury informatycznej. Zarówno oddział neurologiczny, jak i oddział dziecięcy jest na tą chwilę kredytowany kredytem zaciągniętym przez szpital. Liczymy oczywiście, bo znacie również Państwo jakby te doniesienia medialne, chociażby z doniesień medialnych, że z tego programu odbudowy i będziemy na tym drugim naborze teraz w październiku składali tutaj, myślę, że za pośrednictwem starostwa wniosek o sfinansowanie tejże inwestycji. Inwestycja przekracza 8 milionów złotych i w tej chwili jest to koszt kredytu zaciągniętego przez zobowiązania zaciągniętego przez szpital. Mówiąc o sytuacji takiej ekonomiczno-finansowej, należy też zwrócić uwagę na to, co dzieje się w sąsiednich powiatach czy w powiatach województwa warmińsko-mazurskiego. Myślę, że nasz szpital bardzo dobrze przeszedł przez ten okres pandemii. Nie wyszliśmy z tego za bardzo poobijani. Natomiast pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie funkcjonować nawet w tak trudnym okresie. To jest jedyny chyba szpital w województwie, który nie zamknął żadnego swojego oddziału w tym okresie pandemii. Wszystkie nasze oddziały były otwarte. W niektórych była ograniczona oczywiście działalność tylko do tych przypadków ostrych, ale też tego specjalnie rygorystycznie tak nie przestrzegaliśmy, więc szpital, można powiedzieć, prawie że pełną parą pracował przez wszystkie trzy te fale pandemii. I to myślę, że jest bardzo cenna uwaga. I tutaj głębokie też podziękowania moim pracownikom, bo rzadko mam na takim forum możliwość złożenia podziękowań. To jest właśnie dzięki tym wysiłkowi moich pracowników czy naszych pracowników ten szpital tak funkcjonował i mógł służyć jakby swoimi usługami naszemu społeczeństwu. Chociaż nie tylko, bo szpital ze względu na to, że te okoliczne szpitale jakby znacznie ograniczyły swoją działalność, a po pandemii nie wszystkie się jakby do tej pory mogą pozbierać, więc my świadczymy usługi również ościennym powiatom. Interny praktycznie nie działają niemalże w połowie województwa. To jest dosyć poważny problem. Nasza interna jakby no, musi niestety zaopatrywać inne również powiaty, co też nie pozostaje bez znaczenia na kondycję finansową szpitala. No nie wiem, co jakbym tutaj jeszcze mógł Państwu powiedzieć. Jeżeli macie Państwo jakieś bardziej szczegółowe pytania, bo tak opowiadać o szpitalu, to ja mógłbym tutaj do rana i o naszych problemach i sukcesach również. Wolałbym może, jeżeli macie Państwo jakieś uwagi, to o jakieś pytania ja chętnie odpowiem, tak? Można? Proszę bardzo, Pan Radny Wiesław Kurach. Panie Dyrektorze. Mam takie pytanie, bo wczoraj omawialiśmy na komisji sprawę dotyczącą rezonansu magnetycznego. Bardzo bym prosił, żeby to, co nam Pan wczoraj przekazał na komisji, jak to działa, jakie są możliwości, żeby na przykład rezonans świadczył usługi na przyszłość w ramach skierowania Narodowego Funduszu Zdrowia, przekazał Pan może szerszemu gronu. Na tą chwilę, proszę Państwa, rezonans magnetyczny, który funkcjonuje w Szpitalu Bartoszyckim, operatorem tej usługi jest firma MR Diagnostic. To jest podmiot zewnętrzny, który wynajmuje pomieszczenia na terenie szpitala. Rezonans nie jest rezonansem szpitala. Natomiast problem, który firma MR Diagnostic ma, to jest problem z uzyskaniem kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na tą swoją część działalności. Firma MR Diagnostic ma swoje placówki w Iławie i w Elblągu. Trzecią placówką, którą tutaj ma, to jest właśnie Bartoszyce. Ma kontrakt na Iławę, ma kontrakt na
Elbląg nie ma kontraktu z Narodowego Funduszu na wykonywanie tych badań w ramach składki ubezpieczeniowej na terenie naszego powiatu. Trwają jakby rozmowy z Narodowym Funduszem, z tego co ja wiem, firmy na to, żeby ten kontrakt można było uzyskać. Natomiast pacjenci naszego szpitala, ci, którzy leżą w oddziale, mają wszystkie badania rezonansem magnetycznym wykonywane w ramach swojego ubezpieczenia. Ci pacjenci, którzy są pacjentami szpitala, nie płacą, po prostu tą część płaci po prostu firmie zewnętrznej, płaci szpital. Tak, natomiast ma to refundowane w ramach swojej podstawowej działalności, czyli ryczałtu, który szpital otrzymuje, czy innych umów, które mamy zawarte z Narodowym Funduszem. Czyli jeszcze raz, nie wiem, czy to jasno wybrzmi. Firma Emery Diagnostic nie ma podpisanej umowy z Narodowym Funduszem. I to jest powodem tego, że ambulatoryjnie nie można bezpłatnie zrobić tego badania. Być może, że w przyszłym roku Narodowy Fundusz jakby w swoich planach finansowych uwzględni Bartoszyce i ten kontrakt, wówczas będzie można robić to w ramach ubezpieczenia. Dziękuję. Jeszcze bardzo proszę pan Wiesław. Ja tu może chcę dodać, że wczoraj na komisji tutaj wspólnie wszyscy wystąpiliśmy z wnioskiem do zarządu, by o jak najszybsze spotkanie z panem prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia z Olsztyna właśnie w sprawie, tak jak tu pan doktor mówił, by tu może wspomóc możliwość otrzymania tego kontraktu na rok przyszły, dlatego że w najbliższym czasie będą omawiane sprawy i planowane zabiegi i kontrakty na rok następny, więc myślę, że to wsparcie, które byśmy tu może otrzymali, pomogłoby szpitalowi w otrzymaniu tego kontraktu. Dziękuję. No ja myślę, że Rada i Zarząd poprze taki wniosek, żeby tak się właśnie stało, bo rzeczywiście rezonans magnetyczny jest to narzędzie diagnostyczne no, znakomite i warto, żeby czasami móc z niego korzystać w ramach Narodowego Funduszu. Czy jeszcze coś w takim razie? A jeszcze pan Ryszard Zduniuk, proszę uprzejmie. Chciałbym, aby pan dyrektor jeszcze przedstawił jedną sprawę dotyczącą POZ-ów, ponieważ na terenie szpitala ma powstać to, co było przedstawione na Radzie, POZ i to ma się wiązać z lepszym dostępem do lekarza rodzinnego. Może kilka słów, bo to jest dosyć ważne. Jeżeli dzisiaj na tej sesji będzie to przedstawione, zawsze ktoś usłyszy i będzie wiedział, z czym to się je, bo tak to tak naprawdę wiele osób nie jest zorientowanych, a z tego co mi wiadomo, bo trochę wiem na ten temat z racji tego, że to było omawiane na Radzie przy szpitalu, a w związku z tym dobrze by było, żeby też na dzisiejszej sesji ta sprawa była poruszona i przedstawiona. Dziękuję. Na terenie naszego powiatu funkcjonuje kilkanaście podmiotów, które zajmują się prowadzeniem tej działalności podstawowej opieki zdrowotnej, czyli innymi słowy lekarza rodzinnego. Takiej usługi dotychczas nie prowadził szpital. Oczywiście szpital również jako jednostka publiczna może taką działalność prowadzić. Kilka lat temu, czy kilkanaście lat temu szpital miał taką usługę, jednak ona była jakby zupełnie inaczej skonstruowana. To schodzili lekarze z oddziału i jakby przyjmowanie tych pacjentów, no to nie było fajne, myśmy tych pacjentów za wiele nie mieli. Chcemy teraz zrobić POZ taki z prawdziwego zdarzenia, zatrudniając lekarza dedykowanego li tylko do tej działalności lekarza rodzinnego. Liczymy, że gro naszych pracowników będzie też na liście takiego lekarza POZ. Czy będzie to POZ konkurencyjny? My dołożymy wszelkich starań, żeby taki POZ był tym POZ-em konkurencyjnym. No,
to jest nasza działalność i jakby nasza polityka, żeby szpital w swoim ręku skupiał jak największą działalność obejmującą świadczenia zdrowotne. Po to przejmujemy też te, które do tej pory nam się udało przejąć, poradnie specjalistyczne. No i jakby kolejnym krokiem jest również zbudowanie w naszych strukturach tego lekarza rodzinnego. Więc myślę, że uda nam się, bo musimy jeszcze tutaj podjąć działania w celu adaptacji odpowiednich pomieszczeń, tak, ale mamy jakby kandydata, który chciałby u nas ten POZ prowadzić, prowadzimy rozmowę z tym lekarzem. I być może, że od stycznia szpital będzie miał właśnie już ten swój własny POZ. Dziękuję bardzo. Nie widzę pytań, to w takim razie pozwólcie Państwo, że ja jeszcze też powiem, bo myślę, że warto tutaj powiedzieć słowo dziękuję dla Pana Dyrektora, dla obecnej tutaj Pani Wicedyrektor, Pani Jadwigi Tarasewicz, dla wszystkich pracowników szpitala, wszystkich, dosłownie wszystkich, za ten wysiłek i za tą pracę na rzecz szpitala i za to dziękujemy, że nasz szpital rzeczywiście wypada no całkiem nieźle. Także dziękuję bardzo Panie Dyrektorze, Pani Dyrektor, wszyscy pracownicy szpitala, dziękujemy bardzo i dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, wobec tego możemy chyba przejść do uchwały. Ja, tak jak Państwo pamiętacie, w paragrafie pierwszym jest ocena pozytywnie łamane przez negatywnie. Wobec tego ja pozwolę sobie na początek przegłosować ocenę ze słowem pozytywnie, prawda? Jeśli tę uchwałę z tym słowem pozytywnie przegłosujemy, to już dalsza jest bezzasadna, prawda? Także ja przeczytam, czytam tę uchwałę, przeczytam jeszcze tylko ten punkt z paragrafu pierwszego, punkt pierwszy, który brzmi: Rada Powiatu Bartoszyckiego jako podmiot tworzący ocenia pozytywnie sytuację finansowo-ekonomiczną Szpitala Powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach. Tę uchwałę z tym słowem pozytywnie poddaję pod głosowanie. Proszę bardzo, kto z Panów Radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto z Panów Radnych jest przeciwny? A kto z Panów Radnych wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego pozytywnie przyjęła, oceniła sytuację finansowo-ekonomiczną szpitala imienia Jana Pawła II w Bartoszycach. Gratulujemy. Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do kolejnej uchwały. Tutaj ta uchwała dotycząca aptek nam wypadła. Wobec tego kolejną uchwałą jest uchwała numer 46 /217/2021 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach. Na podstawie artykułu 229 punkt 4 i tak dalej Rada Powiatu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po zapoznaniu się z dokumentacją, skargą mieszkańca Sigain na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach z dnia 24 czerwca 2021 roku przekazaną przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie. Data wpływu do starostwa powiatowego to 2 lipca 2021 roku. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rada Powiatu Bartoszyckiego uznaje skargę za bezzasadną. Punkt drugi. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały. Paragraf czwarty. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Powiatu do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W związku z tym, że w uchwale są, w uzasadnieniu są sprawy osobowe, to nie będę czytał tego uzasadnienia, ale uzasadnienie jest wszystkim panom radnym znane. Możemy przystąpić do głosowania, tak? Szanowni panowie, zadaję wobec tego pytanie. Tak? Przepraszam bardzo, nie zauważyłem. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, w związku z tym, że wypadła ta uchwała dotycząca aptek, więc tutaj należy zmienić numerację, bo pan przewodniczący przeczytał projekt uchwały numer 217, jest ona w tej chwili 216 i kolejne będą miały numer pomniejszone. Tak, tyle. Dziękuję. To jest taka techniczna uwaga. Dziękuję bardzo, oczywiście. Więc głosujemy tę uchwałę z tą numeracją, którą tutaj pan radny Mucha nam powiedział. Także szanowni panowie radni, zadaję pytanie, kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały o tym, że skarga jest bezzasadna, a kto z panów radnych jest przeciwny, a kto z panów radnych wstrzymał się od głosu? Jeszcze czekamy na jeden głos. Już. Szanowni panowie, szanowni państwo, Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwaliła, przyjęła tę uchwałę. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Również jest to skarga. Przeczytam ją. Uchwała numer 46, łamane to już będzie numer tak, zgodny z porządkiem obrad, łamane przez 2021 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach. Na podstawie artykułu 29 punkt 4 etc. Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf 1, punkt 1. Po zapoznaniu się z dokumentacją skargą mieszkańca gminy Bartoszyce na działalność dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach z dnia 20 sierpnia 2021 roku przekazaną przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, doręczona do Starostwa Powiatowego w dniu 31 sierpnia 2021 roku. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rada Powiatu Bartoszewskiego uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały. Paragraf 2. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Powiatu do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Również z podanych wcześniej przeze mnie przyczyn nie będę czytał uzasadnienia do uchwały. Uzasadnienie jest panom radnym znane. Przechodzimy wobec tego do głosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem przeczytanej przeze mnie uchwały i przyjęciem tej skargi za bezzasadną? Kto z panów radnych jest przeciwny, a kto z panów radnych wstrzymał się od głosu? Zagapiłem się. Szanowni Państwo, Rada Powiatu przyjęła tę uchwałę. Przechodzimy do kolejnej uchwały. To jest ta uchwała, która została wprowadzona dzisiaj. Jest to uchwała numer 46 łamane zgodnie z numer uchwały zgodnie z porządkiem obrad. Łamane 2021 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania i rozliczania.
Szanowni panowie, pozwólcie, że nie będę czytał całości tej uchwały. Ona jest wszystkim znana. Tu chodzi o przede wszystkim dodatki dla funkcyjne dla dyrektorów, dla kierowników i poszczególnych jednostek. Państwo to macie, widzicie, jak to wygląda. Oczywiście wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu bartoszyckiego i uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Proszę pan Grzegorz Mucha. Mam propozycję drobnej korekty w tej uchwale. Mianowicie w tabeli dotyczącej dodatków dla dyrektorów szkół, w tabeli w tym wierszu drugim jest skrót POW. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego ten skrót oznacza powierzchnię, więc tutaj nie pasuje, więc proponuję napisać tutaj pełnym wyrazem powyżej. Taką malutką korektę do tego. Tak, zgadzamy się. Ja myślę, że to jest techniczna uwaga, więc myślę, że nie trzeba tego głosować. I mam jeszcze jedno pytanie do zarządu, do pana starosty. Biorąc pod uwagę, że w tej tabeli są bardzo duże rozpiętości, w niektórych tam przypadkach to jest nawet 1500 zł, więc mam pytanie, na jakiej zasadzie będzie dokonywana ocena złożoności zadań szkół czy dyrektorów i na jakiej zasadzie będą przyznawane dodatki dla dyrektorów szkół, bo zgodnie z regulaminem, który jest tylko mowa w tej poprzedniej uchwale, że dla dyrektorów szkół dodatki funkcyjne przyznaje starosta. Nie ma żadnych kryteriów przyznawania, więc mam pytanie, czy to będzie na zasadzie jakiejś uznaniowości, czy też jest, czy będzie jakiś regulamin, który będzie określał, czy dajemy dyrektorowi zdolnej półki dodatek najniższy, czy dajemy średnio, czy dajemy najwyższy? Chciałbym na to pytanie uzyskać odpowiedź. Dziękuję. Panie starosto, bardzo proszę, jeszcze można. Szanowni Państwo, te dodatki będą przyznawane na bardzo podobnych zasadach, na jakich były przyznawane do tej pory. Czyli wielkość szkoły, ilość zadań, różnych programów, projektów zrealizowanych. No to będzie zarząd oceniał oczywiście na wniosek pana naczelnika Wydziału Oświaty i będziemy to, że tak powiem, no, przekładali na wysokość tych dodatków funkcyjnych. Nie? Czyli tak naprawdę to nie sam pan starosta przyznaje, tylko zarząd, prawda? Czyli pewne ciało trochę większe. Dobrze, wszystko jasne, wszystko. Wobec tego możemy przystąpić do głosowania, tak? Wobec tego zadaję pytanie. Kto z panów radnych jest za uchwaleniem uchwały w sprawie zmian regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania i rozliczania? Kto z panów radnych jest za uchwałą? Kto z panów radnych jest przeciw? A kto z panów radnych wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła tę uchwałę. Szanowni Państwo, wszystkie przewidziane dzisiaj programy uchwały zostały już uchwalone. Przechodzimy zatem do punktu 9. Sprawy różne. Proszę, w sprawach różnych zgadza się pan radny Piotr Stapaj. Proszę uprzejmie. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, ja tutaj jakby zwracam się z prośbą do nas wszystkich i tutaj rozmawiałem z panem przewodniczącym w kwestii ustalenia harmonogramu. Mam nadzieję, że te sesje będą normalne, nie zdalne, bo przy zdalnych to nie ma żadnego problemu. Jakby zwracam się tutaj do kolegów, czy żebyśmy mogli, taki jest moja prośba, czy żeby te nasze sesje były w czwartek, jeżeli byłaby taka możliwość, to jeżeli pan by przewodniczący uwzględnił to przy harmonogramie następnych sesji, czy jeżeli tutaj kolegom nie przeszkadza, czy ten czwartek nie mógłby być?
To jest taki, taki mój wniosek. Ja powiem tak, oczywiście jeśli to będzie możliwe, to będziemy tak robić, ale to też koliduje troszeczkę z telewizją, ponieważ we czwartki są sesje Rady Miejskiej, a musi być transmitowana jedna i druga sesja, ale jeśli będzie taka możliwość, to dlaczego nie? Oczywiście biorę to pod uwagę i postaram się, aczkolwiek musicie panowie radni zdawać sobie z tego sprawę, że radny ma takie prawo, czy pracodawca ma obowiązek zwolnić radnego na sesję, a dieta radnego jest rekompensatą za poniesione straty. Także to tak wygląda, proszę Państwa. Także czasami może być taka sytuacja, że to nie będzie czwartek, a będzie tak jak dzisiaj środa. Prawda? Także, ale przyjmuję to do wiadomości. Jeśli to będzie możliwe, to dlaczego nie? Czy w sprawach różnych jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Pan Wiesław Kurach, proszę uprzejmie. Panie przewodniczący, panie starosto, wczoraj w końcowym etapie spotkania komisji dostaliśmy informację odnośnie uwag dotyczących takiego zadania jak przebudowa drogi niezrealizowanego, przebudowa drogi powiatowej 1515N w gminie Grodzisko i Ławiecki odcinku Kandyty Bukowiec. Czy może przedstawić tę informację do ogólnej wiadomości, bo powstają tutaj nie do powiedzenia odnośnie niechęci powiatu bartoszewskiego, czyli naszej rady w stosunku do realizacji tego zadania. Bym może poprosił o krótką informację w tej sprawie. Pan wicestarosta, tak, pan Władysław Bogdanowicz, proszę bardzo. Wysoka Izbo, tutaj nasza, zgodnie z umową naszą na ostatniej sesji, były to słowa pana radnego Olejnika, przygotowany został taki materiał, jak przebiegała cała procedura, procesu i taki dokument został sporządzony, przedstawiony wczoraj na komisji budżetowej. Pan przewodniczący również otrzymał, ale ja bym miał taką jeszcze propozycję, jest z nami pan dyrektor jeszcze obecny Zarządu Dróg. On jest najbardziej biegły w tym temacie i myślę, że dobrze by było, żeby publicznie przybliżył nam ten temat, bo rzeczywiście są niepotrzebne niesnaski, bo my tego jakby nie realizowaliśmy, nie mieliśmy tego zapisanego w budżecie, więc nie była to nasza inwestycja, a nam się zarzuca, że my tego nie wykonaliśmy, nie mogliśmy tego wykonać, bo nie było to w naszym planie jakby rocznym całego wykonania budżetu. Proszę bardzo, jeśli pan przewodniczący pozwoli, niech pan dyrektor przybliży bardzo temat. Proszę. Panie dyrektorze, można prosić? A jeszcze jedno, jeśli ten dokument jest do wglądu, ma pan przewodniczący komisji budżetowej, również jest w biurze rady, jakby ktoś chciał z radnych się bliżej zapoznać, to po prostu podjęliśmy nie kserować tego na 17 sztuk, żeby leżało. Jeśli ktoś jest zainteresowany, jest to w biurze rady i proszę się zapoznać. Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli chodzi o sprawę przebudowy tej drogi, czy też finansowania przebudowy tej drogi, to tak jak tutaj pan wicestarosta powiedział, dokumenty, pisma, które były zarówno przez gminę Górowo i Ławeckie przesyłane do nas i odpowiedzi zarządu powiatu w tej materii, wszystkie są chronologicznie ułożone i są dostępne w biurze rady, także każdy, kto jest żywo zainteresowany i wczytaniem się w te pisma i co z nich wynika, to są one dostępne, można się z nimi zapoznać. Ja pokrótce tylko powiem, jak te zdarzenia, jaki był czas i co było z tych pism, co wynika. Zaczęło się to od porozumienia wstępnego, które zostało podpisane 28 lutego 2019 roku, gdzie powiat bartoszycki, zarząd powiatu przekazał w administrowanie odcinek drogi 1515N na odcinku Kandyty Bukowiec dla gminy Górowo i Ławeckie w celu takim, że gmina
starała się o środki na dofinansowanie tego zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wtedy to była taka sytuacja, że był ustalony limit dofinansowania na dany samorząd i powiat bartoszycki miał już swój limit wykorzystany, a gmina Górowo mogła jeszcze wziąć pewne środki z tego programu i zdecydowała się, że tutaj weźmie na drogę powiatową, co przepisy prawa oczywiście dopuszczają. I po podpisaniu takiego porozumienia w roku 2019 gmina Górowo i Łowieckie złożyła wniosek o dofinansowanie i te środki zostały w programie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przyznane na ten właśnie wniosek. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej przez gminę Górowo już w celu wyłonienia wykonawcy okazało się, że środki, które gmina planowała na realizację tego zadania są troszeczkę za małe, bo po przetargu się okazało, że 285 331,46 zł. O tyle oferta najtańsza w przetargu była wyższa od tych środków, które gmina Górowo i Łowieckie miała przeznaczone na ten cel. W związku z powyższym wysłała tutaj pismo do zarządu powiatu bartoszyckiego z prośbą, zacytuję, z uwagi na powyższe zwracamy się z wnioskiem o dofinansowanie przez Starostwo Powiatowe w Bartoszycach realizacji przedmiotowego zadania w kwocie 285 331,46 zł. oraz zapewnienie inspektora nadzoru nad realizacją tego zadania. Pismo to jest z 19 lutego 2020 roku. W toku dyskusji na zarządzie, akurat pamiętam to doskonale, bo też uczestniczyłem w tych posiedzeniach dotyczących tej sprawy, zostało wysłane pismo do pani wójt Górowa i Ławeckiego, datowane na 25 marca 2020 roku, w którym, zacytuję tutaj część tego pisma, w toku dyskusji zarząd powiatu podjął decyzję o wyrażeniu zgody na udzielenie gminie Górowo i Łowieckie dotacji celowej w wysokości 285 332 zł na realizację wyżej wymienionego zadania. Z uwagi na fakt, że przedmiotowa inwestycja nie była planowana w budżecie powiatu na rok 2020 i powiat bartoszycki nie posiada środków finansowych w bieżącym roku na ten cel, biorąc pod uwagę, że zadanie inwestycyjne realizowane będzie w formule zaprojektuj i wybuduj, a zakończenie przewidziane jest do 30 września 2021 roku. Zarząd powiatu deklaruje udzielenie dotacji gminie Górowo i Łowieckie w wysokości 285 332 zł i zabezpieczenie tej kwoty w budżecie powiatu na rok 2021. Taka decyzja z uwagi na to, że było to w przeciągu roku budżetowego już, a inwestycje były zaplanowane, a po konsultacji tutaj i mojej, ale też naszej pani skarbnik z panią skarbnik z Górowa i Ławeckiego, okazało się, że gmina Górowo i Ławeckie w roku 2020 nie wyda tych środków z uwagi na to, że dopiero będzie tworzyła projekt budowlany, czyli tak naprawdę fizycznie środki miały być wydane po realizacji zadania, które przewidywało ta realizacja, że zostanie zakończenie w 2021 roku. I w związku z tym powiat tutaj bartoszycki wskazał, że jak najbardziej udzieli tej dotacji na rok, kiedy te środki będą wydatkowane. I dalej z poszczególnych pism gmina jednak nie chciała się na to zgodzić, chciała te pieniądze mieć już teraz w roku 2020. Natomiast no, z racji budżetu i spraw finansowych no, zarząd powiatu uważał, że nie jest zasadnym, aby środki wydatkować w roku, w którym nie będą one wydane. Także tutaj z tych pism, mówię, można sobie poczytać jeszcze takie szczegóły, ale
Zarząd powiatu zawsze deklarował udzielenie tej dotacji, nawet jeżeli chodzi o inspektora nadzoru, to prosił, aby oszacowała gmina jeszcze inspektora nadzoru i koszty inspektora nadzoru i zwiększy tą kwotę dotacji. Jednakże no, ta dotacja z uwagi na harmonogram realizacji tej inwestycji miało być przekazane w roku 2021, na co gmina Górowo no, się nie zgodziła i podjęła rezygnację realizacji tej tego zamierzenia. Tak pokrótce sprawa wygląda. Dziękuję bardzo. Jeszcze ktoś jeszcze tak, proszę pan Zduniuk jeszcze. Ja chciałbym się pana starostę zapytać. Ponieważ ja z panem rozmawiałem o pana w gabinecie odnośnie informacji, odnośnie oświaty. I ustaliliśmy, że taka informacja zostanie przedłożona Radzie i zostanie omówiona cała sytuacja w oświacie. To jest jedna sprawa. Druga sprawa... Jeśli można, tylko się wtrącę, jeśli pan pozwoli. Sprawa oświaty będzie omawiana na sesji październikowej. Ja dlatego to pytanie zadaję. To nie jest związane z tym, a co będzie, to trudno mi powiedzieć w tym momencie. Druga sprawa... To dotyczy sprawozdania za pierwsze półrocze. Tak samo, czy będzie omawiane sprawozdanie za pierwsze półrocze 2020 roku? Jakie? Budżetowe. Czy pan starosta... Tutaj informacja rzeczywiście o oświacie będzie kompleksowa na sesji październikowej, to jest oczywiste. Natomiast sprawozdanie z pierwszego półrocza, finansowe sprawozdanie, tak rozumiem? Tak, tak. No to zostało przez nas przyjęte, tak? Tak. Przez Radę. Tak. Jest wszystko przekazane Radzie i nie wiem, co tutaj jeszcze mielibyśmy... Proszę? Tak, tak, ze wszelkimi opiniami. Wszystkie opinie są gotowe. Tak. Wszystko jest w tym sprawozdaniu i nie wiem teraz, czy my to mamy jeszcze raz jakby omawiać, czy pan radny po prostu zajrzy tam do tego sprawozdania nie, i sobie... Nie, a, no właśnie, no. Także spokojnie tam wszystko jest. A już jak napisane, to już jest święte. Słuchajcie, nie da rady tam nic zmienić. Także dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Nie widzę, czy nikt się nie zgłasza. W takim razie ja jeszcze pozwolę sobie tak na koniec zwrócić się do naszych mieszkańców, do państwa w związku z właśnie z epidemią COVID-19 i zaapelować do państwa, szczególnie do młodzieży, żebyśmy się szczepili, bo szczepionka jest to w zasadzie jedyny sposób, żeby zwalczyć epidemię i apeluję do rodziców, młodzieży, dzieci, żeby zgodziły się na zaszczepienie swoich pociech, bo to rzeczywiście uchroni przed zachorowaniem. To jest taki mój apel gorący do mieszkańców naszego miasta. Szanowni Państwo, w związku z wyczerpaniem porządku obrad dzisiejszej sesji, zamykam 46. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Dziękuję wszystkim Państwu. Życzę miłego dnia, miłego tygodnia i do zobaczenia na sesji październikowej. Dziękuję bardzo.